Trzeźwe popołudnie to akcja przeprowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w piątek 17 maja. Jak mówił naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, celem działań było sprawdzenie stanu trzeźwości osób kierujących pojazdami. W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu przeprowadzają działania kontrolno-pomiarowe pod kryptonimem Trzeźwe Popołudnie. 5 patroli na terenie powiatu prowadzi te działania, które mają na celu przebadanie jak najwięcej ilości kierujących oraz wyeliminowanie tych, którzy usiedli za kółko po spożyciu alkoholu. Do godziny 18 według wstępnych danych przebadano 400 kierujących, z czego dwóch jechało po spożyciu alkoholu. Jak podaje aspirant sztabowy Witold Lis, podczas całej akcji przebadanych zostało 808 osób. 5 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu.